Jesteśmy pracownią otwierania kultury, działającą w Centrum Cyfrowym. Wspieramy instytucje kultury w procesie digitalizacji i udostępniania swoich kolekcji. Wierzymy, że mądre wykorzystanie technologii zbliży instytucje do ich odbiorców. Pracownia otwierania kultury to inicjatywa Centrum Cyfrowego, która powstała, by wspierać instytucje kultury w realizowaniu ich społecznej misji z wykorzystaniem technologii. Pracownia bazuje na badaniach, które przeprowadziliśmy, oraz naszej wieloletniej współpracy z instytucjami przy projektach digitalizacji i udostępniania ich cyfrowych kolekcji. Wiele instytucji znajduje się teraz w procesie, który my określamy jako proces transformacji cyfrowej. Wdrażają one nowe narzędzia i sposoby pracy. Postrzegamy siebie jako towarzysza instytucji w tym procesie. Ponieważ Pracownia Otwierania Kultury powstała, aby wspierać instytucje w realizowaniu ich misji, charakteryzuje nas także dbałość o ekologię praktyk instytucjonalnych. Oznacza to w praktyce dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, preferowanie rozwiązań nastawionych na możliwość adaptacji, rozwoju i tzw. długie trwanie, a także o to, żeby te rozwiązania, które instytucje tworzą, były dostosowane do tego, w jaki sposób instytucje realizują swoją społeczną misję. Podstawą do stworzenia Pracowni Otwierania Kultury były metodologie twórców innowacji i technologii. Projektując, pamiętamy o tym, że służymy odbiorcom. Badamy ich potrzeby, motywacje i nawyki. Czerpiemy z user-centered design. Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach, dzięki temu mamy bardzo różne perspektywy, wciąż nowe pomysły i w centrum stawiamy człowieka. Bardzo ważna jest dla nas empatia. Pracujemy z design thinking. Przez cały czas pamiętamy o tym, czy rozwiązanie, które projektujemy, wpisuje się w misję instytucji. Stawiamy wciąż nowe hipotezy, które ciągle weryfikujemy. Testujemy niewielkie działające całości, konsultujemy je z odbiorcami. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań w procesie tworzenia narzędzia cyfrowego nie tylko na początku, ale przez cały ten proces, również na końcu. Pracownia Otwierania Kultury to interdyscyplinarne zespoły, transparentne procesy i zwinne podejście do realizacji projektów IT. Interdyscyplinarne zespoły to takie, w których mogą spotkać się osoby o różnych doświadczeniach i perspektywach. Kuratorzy, pracownicy merytoryczni instytucji kultury, ale także osoby odpowiedzialne za realizację projektów, programiści, graficy, koderzy. Interdyscyplinarne zespoły to takie, w których mogą spotkać się doświadczenie i perspektywy różnych osób zaangażowanych w proces tworzenia narzędzia cyfrowego. Różne, czyli osoby zarówno merytoryczne, kuratorzy, pracownicy instytucji kultury, ale także graficy, programiści, koderzy. To jest strasznie ważne, żeby wszystkie te osoby zaangażowane w proces rozumiały jego cel i odbiorców. Wierzymy, że tylko w ten sposób mogą powstawać atrakcyjne narzędzia cyfrowe, które będą dostosowane do realiów instytucji kultury, ale również do potrzeb ich odbiorców.